Chwała Panu Bogu. Po miłości Bożej pragnę dzielić się Bożym Słowem ku naszemu wspólnemu zbudowaniu. Dzisiaj pragnę mówić na temat Jezus Chrystus jest moim Panem. Często mówimy, Jezus Chrystus jest moim Panem, ale jak w rzeczywistości jest? Czy On jest moim Panem? Pragnę czytać miejsca ze Słowa Bożego ku naszemu wspólnemu zbudowaniu i nauce, abyśmy poznaszowali naszego Pana. To, co On uczynił, kim On jest, co On robi, jaki powinien być nasz stosunek, jeżeli jest naszym Panem. A może Pan Jezus jeszcze nie jest naszym Panem? Kogo Panem może być Pan Jezus? Czy wszystkich ludzi? Na te pytania właśnie odpowie nam Boże Słowo. I dlatego pragnę czytać Boże Słowo, począwszy od listu do Koryntian, pierwszego listu do Koryntian, rozdział 15. Wiersz 21 i 22. Na samym początku jeszcze chciałbym, żebyśmy sobie uświadomili, w jakim stanie znajduje świat nasz otaczający. W jakim stanie są ludzie, kim oni są. Jak po prostu są widziani ludzie, którzy nie mają relacji z Panem Bogiem. Jest napisane w Słowie Bożym, że oni po prostu są upadłymi, grzesznymi, nieprzyjaciółmi Boga. Potrzebują usprawiedliwienia, pojednania z Bogiem. Potrzebują zachowania od gniewu Bożego, bo na nich ciąży gniew Boży. Ale jeszcze dodatkowo, dzisiaj czytając te miejsca, dowiemy się jeszcze, w jakim stanie są ludzie. W jakim stanie tak samo my byliśmy. Jeżeli uwierzyliśmy, jesteśmy dziećmi Bożymi, Jezus jest naszym Panem, to chwała Bogu. Ale wśród nas jeszcze są ci ludzie, którzy są w innym stanie, w innych relacjach. I tutaj w 15 wierszu, w 15 rozdziale, 21 wiersz i 22. Skoro bowiem przyszła przez człowieka śmierć, przez człowieka też przyszło zmartwychwstanie. Albowiem jak w Adamie wszyscy umierają, tak w Chrystusie wszyscy ożywieni będą. I z tych miejsc widzimy, że śmierć na świat skroczyła przez człowieka, przez Adama, który był stworzony przez Boga, który był w wspaniałej relacji z Panem Bogiem, który po prostu miał społeczność z Bogiem każdego dnia, ale poprzez jego nieposłuszeństwo przyszła śmierć, kroczyła. Ale w drugim miejscu widzimy, że przez człowieka też przyszło zmartwychwstanie i wiemy, że dzięki Jezusowi Chrystusowi, tak jak w Adamie wszyscy umierają, w Chrystusie wszyscy ożywieni będą. To jest obietnica dla człowieka, który będzie zbawiony, którego Panem będzie Jezus Chrystus. Człowieka grzesznego czeka śmierć, gniew Boży i potępienie, ale w Chrystusie jest obietnica zmartwychwstania i życia wiecznego. Jana Ewangelia, 8 rozdział. Pan Jezus mówił takie słowa, gdy przybywał na ziemi. 8 rozdział, 34 wiersz i 36. Zobaczmy, w jakim stanie żyją ludzie na ziemi, czego potrzebują. Pan Jezus mówił następujące słowa. Jezus im odpowiedział, zaprawdę powiadam wam, każdy, kto grzeszy, jest niewolnikiem grzechu. Każdy, kto grzeszy, jest niewolnikiem grzechu. Kto żyje w grzechu, jest niewolnikiem grzechu. A więc widzimy na świecie, tak jak kiedyś, tak i teraz, są ludzie, którzy służą grzechowi, są niewolnikami grzechu. A niewolnik nie pozostaje w domu na zawsze, lecz syn pozostaje na zawsze. Jeśli więc Syn was wyswobodzi, prawdziwie wolnymi będziecie. I tu widzimy, że w domu, kto pozostaje w domu na zawsze? Tu Pan Jezus mówi, Syn pozostaje w domu na zawsze, niewolnik nie. Syn pozostanie w rodzinie na zawsze. Tu Pan Jezus już wspomina takie wspaniałe rzeczy. Syn, rodzina, na zawsze.
Jeśli więc Syn was wyswobodzi, z tego miejsca widzimy, że kiedy będziemy wolni, kiedy grzesznik będzie wolny, jeżeli Syn wyswobodzi, Jezus to mówił o sobie, jeżeli Syn was wyswobodzi, prawdziwie wolnymi będziecie, naprawdę będziecie wolni. A więc widzimy z tego malutkiego miejsca, z tych paru wiersz, że na ziemi żyją ludzie, którzy są niewolnikami grzechu i potrzebują wyzwolenia z tego grzechu. Oni mogą stać się synami i przebywać w domu Ojca w niebie na zawsze. A Syn Jezus jest tym, który może wyzwolić z grzesznika z grzechu. Następne miejsce to będzie Hebrajczyków, 2 rozdział. List do Hebrajczyków. 2 rozdział, 14-15. Skoro więc dzieci mają udział w krwi i w ciele, więc i on również miał w nich udział, aby przez śmierć zniszczyć tego, który miał władzę nad śmiercią, to jest diabła, i aby wyzwolić wszystkich tych, którzy z powodu lęku przed śmiercią przez całe życie byli w niewoli. I z tego miejsca dowiadujemy się, po co Pan Jezus przyszedł na ziemię, w jakim celu przyszedł na ziemię. On powiedział, idę wypełnić wolę Twoją. On miał zadanie do wypełnienia. I widzimy, że tutaj jest mowa o Panu Jezusie Chrystusie, że miał udział w krwi i ciele. A więc Pan Jezus jako Bóg przyjął ciało, Bóg w ciele. I On po prostu był na ziemi. I Jego zadaniem i celem było to, aby zniszczyć tego, który miał władzę nad śmiercią, to jest diabła, a drugie wyzwolić wszystkich tych ludzi, którzy przez całe życie żyli w niewoli z powodu lęku przed śmiercią. I to był cel przyjścia Pana Jezusa na ziemię. Następne miejsce, przejdźmy do Kolosan. 1 Kolosan 1:13-14. Przeczytając te miejsca, możemy zadać sobie pytanie, co Bóg uczynił dla niewolników grzechu, a więc dla nas, bo myśmy takimi byli i ludzie nadal takimi są. I w wierszu 13 czytamy tak. Który nas wyrwał z mocy ciemności i przeniósł do królestwa Syna swego umiłowanego, którym mamy odkupienie i odpuszczenie grzechu. I cóż dowiadujemy się z tego miejsca? Widzimy, że Bóg wyrwał nas z mocy ciemności. To Bóg. I przeniósł do królestwa Syna swego umiłowanego. Pan Jezus ma królestwo. Pan Bóg uczynił to, że niewolnika grzechu potrafi wyrwać z mocy ciemności dzięki swojej łasce i miłosierdziu i przenieść do królestwa Syna swego umiłowanego. I widzimy, co mamy w Jezusie Chrystusie. I tutaj możemy się dowiedzieć, że w Jezusie każdy grzesznik ma odkupienie i odpuszczenie grzechów. Wyrwał z królestwa, z mocy ciemności. Jak w Efezjan żeśmy się dowiedzieli, tak samo kiedyś, gdy byliśmy jeszcze nienawróceni, gdy byliśmy niewolnikami grzechu, żyliśmy w pożądliwościach swojego ciała, naśladowaliśmy władcę ducha, który rządzi w powietrzu. Byliśmy z niemu posłuszni, byliśmy z natury dziećmi gniewu. Ale teraz właśnie dzięki łasce i miłosierdziu Bożemu staliśmy się dziećmi, synami Bożymi. I Bóg to uczynił, że wyrwał nas z mocy ciemności. Przeniósł do swego królestwa Syna umiłowanego. Galacjan, list do Galacjan, 3 rozdział. 26 wiersz. Co się stało? Co się stało? I kim się stajemy, gdy Pan Bóg nas po prostu zbawia? Albowiem wszyscy jesteśmy synami Bożymi przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Z tego miejsca dowiadujemy się, że gdy grzesznik zostaje przez Boga zbawiony, wtedy staje się Jego synem. Tak jak żeśmy czytali w Jana, syn pozostanie w domu na zawsze. Bóg grzesznika zbawia i usynawia, staje się Jego synem. Ale jak to się dzieje? I ten wiersz też nam odpowiada na pytanie, że synami Bożymi stajemy się przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Wiarę w Jezusa Chrystusa. List do Tymoteusza, 1, 2 rozdział.
drugi rozdział, czwarty wiersz. Jakie jest Boże pragnienie? Zobaczmy, co mówią nam następujące słowa. Może przeczytam wcześniejsze wiersze, też bardzo fajnie nas nauczają. Przede wszystkim więc napominam, aby zanosić błagania, modlitwy i prośby, dziękczynienia za wszystkich ludzi, za królów i za wszystkich przełożonych, abyśmy ciche i spokojne życie wiedli we wszelkiej pobożności i uczciwości. Jest to rzecz dobra i miła przed Bogiem i Zbawicielem naszym, który chce, co chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy. Tak jest nasz wszechmocny Bóg. On kocha każdego człowieka. On, tak jak i Abraham, miał złożyć na ofiarze swojego syna, ale tam była ofiara zastępcza, a tu Bóg, Ojciec, włożył w ofierze swego Syna Jezusa Chrystusa jako okup za nasze grzechy. To Jego miłość do ludzi. Dlaczego? Bo Bóg chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni, aby wszyscy ludzie doszli do poznania prawdy. Ludzie, którzy są w stanie grzechu, którzy są niewolnikami grzechu, których relacje są zerwane z Bogiem. Takie jest pragnienie Boże. Bóg pragnie zbawić ludzi, wyzwolić z niewoli grzechu, dać odkupienie, przebaczenie grzechów. I widzimy, że to wszystko może się stać tylko przez wiarę. Jeżeli Jezus uczyni mnie swoim synem, to kim ja się staję? Ja się staję Jego sługą, Jego niewolnikiem, a Jezus staje się moim Panem. I mój stosunek do Pana Jezusa powinien być jako sługi, jako niewolnika do swojego Pana. Ewangelia Jana, 6 rozdział. Ewangelia Jana, 6 rozdział, 68 wiersz. Wtedy Jezus rzekł do 12, czy i wy chcecie odejść? Odpowiedział mu Szymon Piotr, Panie, do kogo pójdziemy? Ty masz słowa żywota wiecznego. Pan Jezus ma słowa żywota wiecznego. On jest Panem. Do kogoż my pójdziemy? Jak chcemy, możemy odejść. Ale czy jest sens? Na pewno nie. Pan Jezus jest naszym Panem. Co dowiadujemy się o naszym Panu? Drugi Piotra, pierwszy rozdział, 11 wiersz. W ten sposób będziecie mieli szeroko otwarte wejście do wiekuistego Królestwa Pana naszego i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Z tego miejsca mogę się dowiedzieć, że Pan Jezus, że Jezus jest naszym Panem, Zbawicielem, jest Mesjaszem i ma wieczne Królestwo. To jest bardzo ważne dla nas, bo jest wieczne Królestwo. Jako synowie możemy tam przebywać. Filipian, drugi rozdział. Filipian, drugi rozdział. Od wiersza 9 do 11 i też zobaczymy, co Słowo Boże nam mówi o Panu Jezusie. Jaki jest nasz Pan? I tutaj możemy dowiedzieć się, że Pan Jezus przyszedł na ziemię w ciele, że uniżył się, że był posłuszny, do śmierci, aż do śmierci krzyżowej. Był policzony razem ze złoczyńcami i na krzyżu zmarł w ofierze. A w 9 wierszu mówi, dlatego też Bóg wielce go wywyższył i obdarzył go imieniem, które jest ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zginało się wszelkie kolano na niebie, na ziemi i pod ziemią. Aby wszelki język wyznawał, że Jezus jest Panem ku chwale Boga i Ojca. Chwale Boga Ojca. I tutaj widzimy, że jest to wspaniałe imię Jezus, które Pan Jezus miał nadane przez swojego Ojca. I tutaj jest, że przed imieniem Jezusa zegnie się wszelkie kolano, wszędzie, na ziemi, na niebie, pod ziemią. I wszelki język będzie wyznał, że Jezus jest Panem. Hebrajczyków 1:13.
mówi nam następujące słowa. On, to jest mowa o Panu Jezusie, który był odblaskiem chwały i odbiciem Jego istoty i podtrzymuje wszystko słowem swojej mocy, dokonawszy oczyszczenia z grzechów, zasiadł po prawicy majestatu na wysokościach. Tutaj widzimy, że Pan Jezus jest wszechmocny, jest odbiciem istoty Bożej, podtrzymuje wszystko słowem swej mocy, ale był czas, że był na ziemi. Dokonał oczyszczenia z grzechów i zasiadł po prawicy, zmartwychwstał, wstąpił do nieba, zasiadł po prawicy majestatu na wysokościach. Tam jest nasz Pan Jezus. Objawienie 5:13. Pan Jezus jest żywy, On żyje. 5:13. I słyszałem, jak wszelkie stworzenie, które jest na niebie i na ziemi i pod ziemią i w morzu i wszystko, co w ich jest, mówiło. Temu, który siedzi na tronie i barankowi, błogosławieństwo, cześć, chwała i moc na wieki wieków. I tutaj widzimy z tego miejsca, że wszędzie, każdy, i tutaj jest nawet wymienione, i w morzu, i na ziemi, i pod ziemią, i w morzu, i wszystko, wszystko chwali Boga, chwali Jezusa Chrystusa, oddaje cześć i chwałę Bogu. Drugi do Tymoteusza, list drugi do Tymoteusza. Czwarty rozdział, 7-8. Dobry bój bojowałem, biegu dokonałem, wiarę zachowałem. Tak mówi Paweł o sobie. A teraz oczekuje mnie wieniec sprawiedliwości, który mi w owym dniu da Pan, sędzia sprawiedliwy. A nie tylko mnie, lecz i wszystkim, którzy umiłowali przyjście Jego. I tu widzimy znów bardzo wiele po prostu wspaniałych rzeczy. Patrząc na apostoła Pawła, on mógł o sobie powiedzieć, że dobry bój bojował, biegu dokonał, wiarę zachował. On wie, że niedługo odejdzie z ziemi i wie, że oczekuje go wieniec sprawiedliwości. I mówi, że ten wieniec przyjdzie taki dzień, że mu da Pan Jezus Chrystus. A więc widzimy, nasz Pan nagradza swoich sług, tych, którzy Jemu służą, którzy do końca zachowają wiarę. On ich nagradza. I Pan Jezus jest sędzią sprawiedliwym, z tego miejsca widzimy. Ale jeszcze inną informację i obietnicę mamy z tego miejsca, że ten wieniec sprawiedliwości da Pan Jezus nie tylko Pawłowi, ale wszystkim, którzy umiłowali Jego przyjście. Wszystkim, którzy Jemu służą, którzy Go oczekują i żyją sprawiedliwie na ziemi. I teraz przejdziemy do Dziejów Apostolskich. 10 rozdział. Wiersz 34-36. Tutaj możemy właśnie, tak jak już to nadmieniałem, zadać pytanie, czy Jezus jest Panem tylko Piotra? Czy może wszystkich ludzi? A jak wszystkich, to kiedy? A Piotr otworzył usta i rzekł, teraz pojmuję naprawdę, że Bóg nie ma względu na osoby, lecz w każdym narodzie miły mu jest ten, kto się go boi i sprawiedliwie postępuje. Posłał on synom izraelskim słowo, zwiastując dobrą nowinę o pokoju przez Jezusa Chrystusa. On jest Panem wszystkich. I tutaj widzimy z tego miejsca, że Pan Jezus jest Panem wszystkim. Panem wszystkich. Ale co dalej widzimy? Bóg mówi, że Bóg nie ma względu na osoby. A więc w każdym narodzie miły mu jest ten, który się go boi, który sprawiedliwie postępuje. A więc możemy tutaj zobaczyć, że Bóg kocha wszystkich ludzi. I tutaj było pokazane, że nie tylko naród izraelski, Piotr, Paweł byli zbawionymi i zostali odkupieni, należą do Kościoła, ale tak samo i poganie. I wszyscy inni ludzie, którzy zostaną zbawieni przez Boga. Pan Bóg nie ma względu na osoby i tutaj widzimy, że Jezus jest Panem wszystkich.
Dzieje Apostolskie, 9 rozdział. Tutaj widzimy osobiste spotkanie Saula ze swoim Panem. Każdy człowiek na ziemi musi mieć jak gdyby spotkanie z Panem Jezusem. I to się zawsze odbywa, tak jak było tu mówiane. Duch Święty pracuje nad każdym grzesznikiem, przekonuje o grzechu, o sprawiedliwości, o sądzie. I grzesznik pokutuje, nawraca się. Tutaj widzimy Saula, który dyszył groźbą, chęcią mordu przeciwko uczniom pańskim, przeciwko Kościołowi, prześladował, był gorliwy w tym, co robił. Jechał do synagog, do Damaszku. Chciał wszystkich po prostu wtrącać do więzienia, którzy idą za Panem Jezusem Chrystusem. Ale nieoczekiwanie ten Saul, który tak gorliwie służył, wydawało mu się, że dla Boga, miał spotkanie z Panem Jezusem. I w wierszu trzecim pisze, że w czasie drogi do Damaszku, gdy już się zbliżał, olśniła go światło z nieba i wtedy on padł na ziemię i usłyszał głos, który do niego mówił: Saulu, Saulu, dlaczego mnie prześladujesz? Tutaj miał spotkanie Paweł, Saul. Jakim był człowiekiem? Sprawiedliwym? Może jemu się tak wydawało, ale to był grzesznik, niewolnik grzechu, który żył w grzechu, chęcią mordu, zabijania i to robił i pochwalał tych, co to robili. I Pan Jezus nie ma względu na osoby, każdego człowieka może zbawić i mówi: czemu mnie prześladujesz? Czy Saul prześladował bezpośrednio Jezusa? On ludzi prześladował, ale dzieci Boże, będąc w przymierzu z Jezusem Chrystusem, po prostu mają od Niego ochronę i to tak, jakby prześladowali Pana Jezusa. Pan rzekł: kto jesteś, Panie? A on: ja jestem Jezus, którego Ty prześladujesz. Wstań, idź do miasta, a tam Ci powiedzą, co masz czynić. I z tego miejsca dowiadujemy się, że gdy Saul, w tym czasie jeszcze był, spotkał się z Panem Jezusem. On padł na ziemię. On dowiedział się, kim jest Pan Jezus i postanowił żyć. Jego życie się zmieniło. On się nawrócił. Możemy, nie będziemy tu czytać, ale wiemy dokładnie, że jego osobiste spotkanie z Panem Jezusem zmieniło jego życie o 180 stopni. Zamiast prześladować Kościół, on budował Kościół. On sam był prześladowany i głosił Pana Jezusa Chrystusa, bo Pan Jezus stał się jego Panem i Zbawicielem. I tutaj widzimy, że Pan, tak jak już było wcześniej czytane, nie? On oczekiwał, że Pan Jezus da mu ten wieniec sprawiedliwości. Ale żeby Jezus stał się moim, twoim czy czymś Panem, co należy uczynić? Bo Bóg właśnie tutaj na to mamy odpowiedź w Dziejach Apostolskich, 2 rozdziale, 36, 38 wiersz. Myślę, że każdy dokładnie go zna. Wtedy, gdy apostoł Piotr w dzień Pięćdziesiątnicy głosił kazanie, on otwarcie mówił, że niechże wtedy wie z pewnością cały dom Izraela, że Panem i Chrystusem uczynił go Bóg. Tego Jezusa, którego wyście ukrzyżowali. On otwarcie, nie boi się, mówi o swoim Panu Jezusie Chrystusie, że On jest ten, którego żeście ukrzyżowali. I tutaj widzimy, nastąpiło pytanie w 37 wierszu. A gdy to usłyszeli, byli poruszeni do głębi i rzekli do Piotra i pozostałych apostołów: co mamy czynić, mężowie bracia? I tutaj nasuwa się pytanie, co czynić, aby ten nasz stan się zmienił, abyśmy się stali synami Bożymi. Piotr odpowiada: upamiętajcie się, niech każdy z was da się ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a otrzymacie dar Ducha Świętego. I z tego miejsca widzimy, że najważniejszą rzeczą jest, aby zmienić swój stan i relacje z Bogiem, żeby były przywrócone. Grzesznik, niewolnik grzechu, musi się upamiętać, musi pokutować, musi uznać, że Jezus Chrystus jest Panem, Zbawicielem, że zmarł za grzechy. I w 3 rozdziale, w wierszu 19, przeto upamiętajcie się i nawróćcie, aby były zgładzone grzechy wasze.
Ważną rzeczą jest upamiętanie i nawrócenie się. To jest podstawa Ewangelii. Upamiętać się, nawrócić się. Wtedy zostaną zgładzone grzechy grzesznika. Grzesznik stanie się usprawiedliwiony i pojednany z Bogiem. Rzymian, list do Rzymian, 10 rozdział. Dziewiąty wiersz. Jeśli ustami wyznasz, że Jezus jest Panem i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg zbudził Go z martwych, zbawiony będziesz. Albowiem sercem wierzy się ku usprawiedliwieniu, a ustami wyznaje ku zbawieniu. I to są bardzo takie ważne jakby stwierdzenia i słowa, które nam konkretnie mówią, że ustami trzeba wyznać, że grzesznik musi wyznać, że Jezus jest jego Panem. Czy jest jego Panem, czy nie jest. I uwierzy w swoim sercu, że Bóg go zbudził z martwych. Dziesiąty wiersz mówi, że sercem wierzy się ku usprawiedliwieniu, a ustami wyznaje ku zbawieniu. Usprawiedliwieniu. Człowiek zostaje usprawiedliwiony, uniewinniony, zostaje pojednany z Ojcem i zachowany od gniewu Bożego. W tym momencie tak mi się przypomina jedno świadectwo z mojego życia. I pragnę się nim podzielić ku naszemu wspólnemu zbudowaniu. Był taki czas, że mój brat Andrzej umierał. I był chory, no nawet nie wiedziałem, trochę daleko tam mieszkam. I on prowadził takie złe życie. Nie był złym takim człowiekiem, ale pił, palił, po prostu jak normalnie w świecie żył. I nie miałem z nim relacji takich, jak tam od czasu do czasu zajeżdżałem, żeby coś powiedzieć o Bogu, no to tam, co tam, jak przez jeden, dwa dni powiesz. Ale no modliłem się o swoją rodzinę i wtedy, gdy raz byłem, mówiłem z nim o Bogu, no to on mówi, Pan Jezus mnie nie kocha, nie? I taki był smutny, nie? No a można powiedzieć, potem wysłałem Biblię, napisałem list tam, tak czytałem o zbawieniu, tak napisałem ten, co trzeba zrobić. No ale mimo wszystko nie sądziłem, że tak szybko umrze i bardzo szybko on umarł. I tak miałem pragnienie jeszcze jechać i może pamiętacie, to był taki, no nie pamiętam już ile lat, w młodym wieku on zmarł. I tak mówię, jeszcze pojechać, może go spotkam, bo jeszcze żyje, jest w szpitalu. I tutaj z bratem Staszkiem żeśmy pojechali i jego prosiłem i tak chciałem szybko jechać. Nie, jeszcze nabożeństwo, pójdziemy na nabożeństwo, tutaj potem pojedziemy. To dopiero my po nabożeństwie pojechali do Stradomi, jest 500 ponad kilometrów. Tam byliśmy gdzieś około godziny 6 w szpitalu, on jeszcze żył. I ciekawe po prostu takie zdarzenie było, że on żył, ale jakby w ogóle nic. Oczy tak przymknięte, nic nie poznaje, w ogóle tylko coś majaczy i myślę, Boże, no jak mi go było szkoda, bo to mój brat, no pomimo, że prowadził takie życie, nie, ale nikomu jakby powiedzieć takiego zła nie zrobił, czy tam, żeby kradł, bił i tak dalej i po prostu umiera. I myślę, czy jest sens coś mówić o Bogu, ale starałem się mówić, no po prostu to, co Duch Święty kładł na serce. Pomimo to, że nie wiedziałem, czy on słyszy, czy nie słyszy. Ale potem po prostu już taki jakiś to czas trwało, zwiastowało się Ewangelię i Stasiu zaproponował, czy Pan chce, żeby się o Pana pomodlić. I wiecie co? On uniósł się, otworzył jej oczy i powiedział, tak proszę. I położył się. I leży. Nadal leży tak bez ruchu. I zaczęliśmy się modlić, Stasiu się modlił i modliliśmy się tak, skończyła się modlitwa, w trakcie modlitwy, nie wiem co się działo, ale słyszałem powtórzenie parę razy, Jezu mój Jezu, Jezu mój Jezu. Nie wiem co się stało w sercu tego mojego brata, co miało miejsce, nie, ale te słowa to mi dało po prostu dużo do myślenia, nie, że po prostu widocznie słyszał to co mu się mówiło, że miał pragnienie, żeby się o Niego pomodlić. Ustami wyznał, Jezu mój Jezu, a to w trakcie było modlitwy, a skończyliśmy się modlić,
Znowu unosi się te parę centymetrów od poduszki, otworzył oczy i powiedział dziękuję. To byłem zaskoczony. Potem wróciliśmy do domu i jeszcze też tak bardzo się modliłem i wieczorem, pamiętam, to jeszcze gdzieś było 22 godzina, no tak gorliwie. I potem modlitwa mi się skończyła. Mówię, no to trzeba iść spać, nie? I dzwoni siostra, Andrzej odszedł, nie? I nie wiem, ale potem dalej przeżywałem to. Byliśmy się, człowiek miał nadzieję, tam może będzie uzdrowiony, może co, ale co innego się stało. I wtedy otwarłem to miejsce, które w Biblii tak mi się otwarło i tam napisane, Bóg nie chce, aby ktokolwiek zginął, ale aby wszyscy przyszli do upamiętania. To jest dla mnie taką pociechą, że Bóg może zbawić każdego, najgorszego nawet grzesznika. Jeszcze niedługo, jeszcze parę miejsc tylko przeczytam, albo innym razem. Ale służba dla naszego Pana. Jeżeli Jezus jest naszym Panem, jak mamy Jemu służyć? Co On od nas wymaga? I tutaj w Ewangelii Mateusza, 10 rozdział, wiersz 34. No tu Pan Jezus mówił, że co będzie, jakie są wymagania dla osób, które pójdą za Panem Jezusem, które będą chcieć Go naśladować. I tutaj właśnie mówi w wierszu 36. Tak więc staną się wrogami człowieka domownicy jego. 37. Kto miłuje ojca i matkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. Kto miłuje syna lub córkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzin. Kto nie bierze krzyża swego i nie idzie za mną, nie jest mnie godzin. Kto stara się zachować swoje życie, straci je. A kto straci życie dla mnie, znajdzie je. Kto mnie przyjmuje, kto was przyjmuje, mnie przyjmuje. Kto mnie przyjmuje, przyjmuje tego, który mnie posłał. Można tu tylko powiedzieć, że gdy ktoś stanie się dzieckiem Bożym, Synem Bożym. Jezus stanie się Jego Panem. Często przychodzą różne doświadczenia i często właśnie w domu rodzina po prostu stawia takie sytuacje. Wybieraj albo my, albo Pan. I człowiek musi, dziecko Boże, dokonać wyboru. Kogo bardziej miłować? Czy rodzinę, czy Pana Jezusa? I być gotowym nawet stracić życie dla Pana Jezusa, iść za Jezusem, swój krzyż, swoje problemy, te różne sytuacje, które w życiu się zdarzają naszym, wziąć i iść i naśladować Jezusa. Także przyjmować tych, których posyła Pan Jezus Chrystus. To jest bardzo ważne, żeby iść za Panem Jezusem, nie wstydzić się Jego. Jeżeli uwierzyłem na samym początku, jak poznałem Boga, to też właśnie miałem duży dylemat, bo w naszych stronach to są katolicy i kociarze. Tutaj jest inaczej, tu jest więcej denominacji. I tam musiałem dokonywać wyboru, ale tak mi bardzo kochałem Jezusa, że choćbym nawet miał dom opuścić, to po prostu chciałem iść za Panem Jezusem. Bóg uczynił, że byłem w domu, starałem się być światłem. Ale człowiek zawsze musi dokonać tego wyboru, komu pragnie służyć. Pan Jezus, gdy był na ziemi, mówił następujące słowa do ludzi, żeby oni zrozumieli. To jest rozdział 7, 21, 2 i 3 wiersz. Nie każdy, kto do mnie mówi, Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios. Tutaj właśnie w tym fragmencie możemy się wiele nauczyć. Musimy się dokładnie przyjrzeć. O co tu chodzi? Jaki jest problem? I tutaj zadajmy, nie każdy, kto mówi do mnie, Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios. Czy każdy wejdzie do Królestwa Niebios? Nie. Czy każdy wejdzie do Królestwa Niebios, który mówi, Panie, Panie? Nie każdy wejdzie do Królestwa Niebios. A kto wejdzie? Lecz tylko ten, kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie. Tu jest bardzo ważne. Często możemy mówić, jesteśmy dziećmi Bożymi, sługami Pana Jezusa Chrystusa. Jezus jest naszym Panem. Chwała Bogu. Ale czy wejdziemy do Królestwa Bożego? Każdy z nas musi zadać sobie to pytanie. Bo wejdzie tylko ten, który pełni wolę Ojca. Wolę Bożą. W 22 wierszu
W owym dniu wielu powie, Panie, Panie, czy nie prorokowaliśmy w imieniu Twoim? W imieniu Twoim nie wypędzaliśmy demonów? W imieniu Twoim nie czyniliśmy wielu cudów? Wtedy im powiem, nigdy Was nie znałem, idźcie precz ode mnie, Wy, którzy czynicie bezprawie. I co dowiadujemy się z tego 22 wiersza? Że byli ludzie, kiedy staną przed Panem i oni się będą usprawiedliwiać. Panie, Panie, w Twoim imieniu wiele wspaniałych, cudownych rzeczy żeśmy czynili. Ale co odpowie Pan Jezus wtedy, gdy się spotkają? Zobaczmy, Pan Jezus już to powiedział wtedy, gdy był na ziemi. Co będzie w przyszłości? Bo wielu ludzi myśli, że służy Panu Bogu, ale nie czyni woli Bożej. Czyni jakieś rzeczy w imieniu Jezusa. Wydaje się, że są wierzącymi, ale tu Pan Jezus mówi, wtedy im powiem, nigdy was nie znałem, nigdy nie byliście moimi dziećmi, moimi synami, idźcie precz ode mnie. Jakie to straszne słowa, które Pan powie do tych, którzy myśleli, że Jezus jest ich Panem i nawet rzeczy czynili, które były takie spektakularne. A Pan Jezus mówi, dlaczego? I zobaczmy, dlaczego mają odejść? Czemu ich nie znał? Dlaczego? Bo czynili bezprawie, bo czynili grzech. Gdzie dowiadujemy się o woli Bożej, to dokładnie wiemy. W Bożym Słowie. I tutaj możemy poznać wolę Bożą. Już nie będę otwierał. W Ewangelii Łukasza 6:46 Jezus powiedział, dlaczego mówicie do mnie, Panie, Panie, a nie czynicie tego, co mówię? A więc tu Pan Jezus znów mówił do ludzi, dlaczego mówicie, Panie, Panie, a nie czynicie tego, co mówię? A więc co tu? Jaki wniosek się nasuwa? Co mamy robić? Jak służyć? Po pierwsze, nie wystarczy mówić, Panie, Panie, ale trzeba również czynić to, co Pan mówi. To, co Pan po prostu nam nakazuje. I w 12 rozdziale Jana 26 jest obietnica, o której mówi Pan Jezus. Kto chce mi służyć, niech idzie za mną, a gdzie ja jestem, tam i sługa mój będzie. Jeśli kto mnie służy, uczci go mój Ojciec. I tu są wspaniałe obietnice, które nam mówi, że jeżeli chcemy służyć Panu Jezusowi, idźmy za Nim i miejmy tą nadzieję, że jak będziemy Jemu służyć, będziemy wypełniać Jego wolę, słuchać Jego, to, co On mówi, będziemy tam, gdzie On jest. A gdzie On jest? Czytaliśmy. W niebie, w swoim królestwie. Nas oczekuje, chce nas wynagrodzić, chce nam dać więcej. I tutaj widzimy, jeżeli służymy Panu Jezusowi, uczci nas Ojciec Niebieski. A więc, gdy Bóg nas zbawia, wyzwala, usynawia, odpuszcza grzechy, daje nowe życie, należymy już do kogo innego. Należymy do Pana Jezusa Chrystusa. Jesteśmy wyzwoleni. Wyzwoleni z niewoli grzechu, z królestwa ciemności, przeniesieni do królestwa naszego Pana Jezusa Chrystusa. Naszą odpowiedzialnością jest słuchać swego Pana, pełnić Jego wolę, służyć Mu. Czynić to, co mówi nasz Pan. Nie być obłudny i nie czynić bezprawia. Mogliśmy zobaczyć, że nie wystarczy mówić tylko Panie i Panie, ale należy pełnić wolę Bożą. Czy Jezus jest moim Panem? Jeśli jest moim Panem, naszym Panem, jak Jemu służę? Jak Jemu służę? Czy mam dla Niego czas, czy może jestem zbyt zajęty? Na co spędzam swój czas? Gdy Pan mi każe coś zrobić, czy jestem Mu posłuszny? Tak jak Abraham, czy wymawiam się? Zadajmy sobie pytanie. To, czy Pan każe mi coś zrobić, czy jestem Jemu posłuszny? Abraham był posłuszny. Potrafił iść i już nóż był przyłożony. Miał zabić swojego syna i oddać w ofierze. Czy czynię to, co mówi mój Pan? Czy wypełniam Jego wolę? Ile czasu poświęcam swemu Panu? Czy mogę, jak Paweł, powiedzieć, Pan da mi wieniec sprawiedliwości? Niech Pan Bóg dopomoże nam, abyśmy służyli naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi. Jeśli Pan Jezus nie jest jeszcze czyimś Panem, jest czas. Jest czas, aby przyszedł do Pana Jezusa, oddał Mu swoje życie, a On Jego wyzwoli z niewoli grzechu, da Mu pojednanie, usprawiedliwienie, uczyni Go swoim Synem, da Mu dar Ducha Świętego, ale podstawą jest przyjąć Go do swojego serca, uwierzyć sercu, że Jezus to uczynił dla grzesznika, bo miłuje każdego człowieka. Oddał życie swoje za wszystkich grzeszników, żeby wszyscy byli zbawieni i przyszli do poznania prawdy. Najważniejszą rzeczą w tym,
a grzesznik musi pokutować i upamiętać się. Nie ma innego wyjścia, bo tak jest napisane w Bożym Słowie. I jeżeli stanie się Panem, żeby Jemu służyć, nie tylko ustami, ale tak rzeczywistości i nie czynić bezprawia, wypełniać wolę Ojca. Niech Pan nam tym wszystkim pomoże. Amen.